W tym filmie pokażę, jak podłączyć KinKit do sterowania bezprzewodowego przy pomocy nadajnika naściennego oraz pilota. W KinKicie zamontujemy odbiornik systemu F&Wave jednokanałowy, a do sterowania użyjemy nadajnika naściennego firmy Ospel oraz pilota czterokanałowego. Wyłączamy napięcie, po czym demontujemy lampę. KinKit był dotychczas włączany przy pomocy łącznika sznurkowego. Nie będzie nam teraz potrzebny. Odłączamy go i demontujemy. Na przewody zasilające zakładamy złączki WAGO. Będzie nam w ten sposób łatwiej później podłączyć odbiornik. Lampka ta mogłaby być też włączana przy pomocy tego łącznika sznurkowego, ale musiałby być to łącznik monostabilny. A to schemat, według którego będziemy łączyć. Wykorzystamy odbiornik systemu F&Wave FWR1P+. Aby ułatwić sobie pracę, przygotowujemy niektóre podłączenia już w odbiorniku. Do zacisku styku normalnie otwartego przyłączamy przewód brązowy z lampy, a do zacisku N przewód niebieski. Jeżeli przewody wychodzące z lampy nie będą miały kolorów, to przyłączamy je dowolnie do tych dwóch zacisków. I pozostało nam jeszcze przyłączenie zasilania odbiornika, przewód neutralny do neutralnego, przewód fazowy do fazowego. Dobrze byłoby zachować biegunowość w tym przypadku. Jeżeli nie wiemy, na którym przewodzie wychodzącym ze ściany jest faza, na chwilę włączamy zasilanie, sprawdzamy wskaźnikiem. Ale jeżeli podłączymy odwrotnie, to też nic się nie stanie, choć wolałbym, żeby to było sprawdzone. Przystąpimy teraz do dodawania nadajników do odbiornika, czyli tak zwanego parowania. Abyście to wszystko dobrze widzieli, przykleję odbiornik do ściany. Ponieważ w nadajnikach mamy po dwa kanały wolne, wykorzystamy funkcję zawsze włącz i zawsze wyłącz tego odbiornika. Jednym przyciskiem będziemy zawsze włączać, a drugim przyciskiem zawsze wyłączać. Po naciśnięciu przycisku programowania włączy nam się lampa. Domyślnie ustawiona jest do funkcji bistabilnej jedno mrugnięcie. Teraz musimy kolejno naciskać przycisk programowania krótko do uzyskania czterech mrugnięć diody. Wtedy będziemy mieli funkcję zawsze włącz.
Gdy już uzyskamy te cztery mrugnięcia, czyli funkcję zawsze włącz, przyciskamy i przytrzymujemy przycisk programowania tak długo, aż dioda nie zacznie szybko mrugać, po czym naciskamy odpowiednie przyciski na pilocie i na nadajniku, po czym zatwierdzamy. Teraz możemy sprawdzić, ponieważ jest to funkcja zawsze włącz, to nie mamy w tej chwili możliwości wyłączenia tej lampy. Ale zaraz to zmienimy. Powtarzamy proces parowania, z tym, że tym razem musimy uzyskać 5 mrugnięć diody, czyli wywołać funkcję zawsze wyłącz. Gdy uda nam się już uzyskać tych 5 mrugnięć, czyli funkcję zawsze wyłącz, to naciskamy przycisk programowania długo, aż dioda nie zacznie szybko mrugać, po czym naciskamy odpowiednie przyciski na pilocie i na nadajniku. Zatwierdzamy, przyciskając przycisk programowania w odbiorniku. Na koniec sprawdzamy poprawność działania. I jak widzimy, jednym przyciskiem nadajnika czy pilota włączamy, a drugim wyłączamy. Tu muszę jeszcze powiedzieć, że można jednocześnie użyć wielu funkcji tego odbiornika. Czyli jeżeli byśmy dysponowali jeszcze jednym jakimś pilotem, to możemy użyć na przykład funkcji czasowej tego odbiornika lub funkcji bistabilnej lub monostabilnej. Można te funkcje ze sobą łączyć. Możemy teraz już zamontować klinkiet z powrotem na ścianę z odbiornikiem. Jeżeli nie będziemy mieli miejsca na odbiornik pod tą rozetą, to należy wykonać dodatkowo puszkę. Tu mam przykład z innej realizacji takiego sterowania. Nadajnik, przycisk Ospela możemy zamontować w dowolnym miejscu, przyklejając go po prostu do ściany. Ja jednak zamontuję go przy drzwiach z tym samym łącznikiem, co do żyrandola. Wymienimy ramkę pojedynczą na podwójną i bez żadnej dodatkowej puszki ten nadajnik będzie w tym miejscu. Montaż jest banalnie prosty, wystarczy tylko dać podwójną ramkę, wmontować nadajnik w ramce i nawet bez potrzeby dodatkowego wzmocnienia poprzez przyklejenie dwustronnej taśmy, montujemy go razem z łącznikiem z żyrandola. Włączanie żyrandola odbywa się takim samym łącznikiem bezprzewodowym jak tego kinkietu. Z tym, że możemy mieszać te nadajniki ze zwykłym osprzętem, stosując takie same ramki, jakie stosujemy do kolekcji Sonata firmy Ospel. W każdej chwili możemy do tych istniejących już nadajników dołożyć kolejne i zamontować je, po prostu przykleić do ściany czy mebla w dowolnie wybranym przez nas miejscu. I tak oto w prosty sposób, bez kucia, bez dodatkowego oprzewodowania, możemy włączać ten kinkiet, czy też inne oświetlenie przy pomocy nadajnika bezprzewodowego. Dodatkowo możemy jeszcze użyć pilota i to nie jednego. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!